Jest pani minister regionalny tego planowania przestrzennego obszaru Wieńczycy Osiedle. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk numer 1173, pierwsze czytanie, referendum dyrektor. Tym bardziej, że ja wnioskowałem, żeby wszystkie obszary
parterowe podwyższyć, również te, które były prywatnie objęte, ale ze względu na bliskość i być może zakłócenie architektoniczne otoczenia kościoła, to należałoby to skorygować. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos jeszcze? Nie widzę. Bardzo proszę o zabranie głosu pani Bogumiła Rybarska. Mieszkańcy obawiają się także ograniczenia światła słonecznego na najniższej koordynacji. Właściciele garaży i działek w tak zwanym okrągraku oraz dzierżawcy są zadowoleni z obecnego stanu i nie życzą sobie żadnych zmian. Jako historyk sztuki muszę dodać, że wysoki budynek garażu zniszczy wartość estetyczną tego rejonu dzielnicy. W tym rejonie jest bardzo dobre założenie urbanistyczne kościoła i klasztoru usytuowane pośród zieleni plan miedzińskich. Garaż byłby dominującym budynkiem w tym rejonie dzielnicy. Wartość estetyczna ma duże znaczenie pośród monotonnej zabudowy nowej budy. Jeszcze raz bardzo proszę o zrezygnowanie z planu budowy parkingu wielopoziomowego przed blokiem 7 na osiedlu Kalinowym. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu pana Grzegorza Pietrzego. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Moje nazwisko Grzegorz Pieterek. Proszę Państwa, ja mieszkam na terenie dzielnicy Wieńczyce i pracowałem 7 lat w opracowywaniu planu zagospodarowania przestrzennego. Więc jestem bardzo zdziwiony, że na sesji jest taki właśnie punkt, ponieważ jako mieszkaniec nikt mnie o tym nie zapewnił. Nic nie było wiadomo, czy to się robi w odcinku, czy jakieś tam gazecie wyborcze, jakie czy tam gazeta, prawda? I proszę Państwa, na sesji dzielnicy też tam radni i dzielnicowi zajmują się jakimiś tam swoimi prywatnymi sprawami, natomiast to jest podstawowa sprawa prawa zagospodarowania przestrzennego. Ja jestem za tym, żeby cały kraj był pokryty planami zagospodarowania przestrzennego, a nie jakimiś dzikimi tam wyzetkami, czy nie wiadomo czym. No ale to trzeba robić, musi być dialog społeczny. Natomiast dialogu społecznego nie ma
nie ma i dlatego jest tak, jak jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałbym zareagować? Pan, bardzo proszę, Pan Przewodniczący. Grzegorz Stawek. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Pan Prezydent, Panie Prezydencie. Znaczy, ja mam wrażenie, że doszło do pewnego niezrozumienia. Pierwsze, to co mój przewodnicząca mówił, jest nie do końca prawdą, dlatego że pan sobie był wyłożony do publicznego wglądu, zawiadomienia w gazetkach dziennicowych, zawiadomienia w prasie ogólnodostępnej, były publikacje na stronach internetowych. Oczywiście to nie oznacza, że każdy miał dostęp do informacji, albo trafił do informacji, ale również do każdego planu jakby się odnosił do dziennicy, więc ktoś, kto się lokalnie interesuje sprawami, no powinien wiedzieć, zakładam, akurat jest przewodniczący dzielnicy na sali, że w gazetce dzielnicowej niemal na 100% była informacja o tym, że plany dla większych są sporządzane. A jest ich kilka, w związku z tym przypuszczam, że były tam opisywane, albo przynajmniej sygnalizowane. To po pierwsze. Po drugie, jeśli chodzi o dominację parkingu nad kościołem, no to po pierwsze warto zobaczyć, gdzie jest planowany parking, a gdzie się znajduje kościół, jaka to jest odległość. Po drugie, ten parking jest niższy od budynku, który jest elementem zabudowy wokół kościoła. Bo takie było założenie, że te parkingi powinny być dopuszczone wyższe, ale jednocześnie nie na tyle wysokie, żeby były większe od budynków w okolicy. Takiej przyjęto założenie dla całego tego obszaru. Możliwość dopuszczenia budowy parkingów wielopoziomowych w górę i w dół sugerowali bezpośrednio radni, tutaj radny miasta, o tym mówił. Dlatego, że w Nowej Hucie jest dramatyczny deficyt miejsc parkingowych. Natomiast jeśli chodzi o samą realizację i przysunięcie do budynku, oddalenie, to ja pozwolę sobie zauważyć, że plan miejscowy mówi tylko o możliwie maksymalnej bliskiej lokalizacji, a nie o ostatecznej. Nie wiem dokładnie własności tych gruntów, ale z niemal 100% pewnością można stwierdzić, że te grunty są własnością spółdzielni. W związku z tym pewnie bez zgody spółdzielców nie da się tej inwestycji przeprowadzić. Pewnie oni wspólnie będą inwestować na zebraniach, jeśli ten parking będzie budowany i będą te środki, to także w miejscu, gdzie on jest zlokalizowany. Myśmy te parkingi wielopoziomowo dopuścili jako alternatywę dla problemów lokalizacji miejsc postojowych na poziomie zero, dlatego że część terenów to są tereny, które są chronione, jeśli chodzi o ziemię. Są bliskie tereny w planach mieńczyckich, które chcielibyśmy, żeby jednak miejsca parkingowe nie zamieniały plant wielkie postoje samochodów. Stąd propozycja alternatywnego rozwiązania. To, że parking jest dopuszczony do 16 czy 15 metrów, nie znaczy, że miało mieć. A może mieć dwie kondygnacje, czyli około 5-6 metrów, może mieć 3 kondygnacje, około 9 metrów. A może pozostać na poziomie terenu, na poziomie zero i też nic nie zmieni. To jest tylko dopuszczenie, o którym tak, o jego realizacji tak i tak ostatecznie decyduje spółdzielnia, na terenie której dana lokalizacja się zajmuje. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu pan Sławomir Góra, przewodniczący dzielnicy 16. Szanowni Państwo, ja tylko się odniosę, nie wiem zabierać głosu, bo pewne rzeczy konsultuję na bieżąco opinię z biurem planowania z Panią Prezydent. Rada Dzielnicy podejmuje uchwały w tym temacie, czyli informuje mieszkańców, tych, którzy są zainteresowani tym, co się dzieje w dzielnicy i tutaj wielokrotnie podejmowaliśmy decyzję porządkowania miejsc parkingowych. Chodziło tu przede wszystkim o jakieś sprawki, że tak powiem, przylegające do parkingów istniejących, żeby można było to lepiej zagospodarować. Nie wszystko jest możliwe tak bezpośredni w sposób, jak żeśmy rozmawiali tutaj na spotkaniu. I dlatego ja uważam, że na pewno większą korzyść przyniesie uchwalenie tego planu niż nieuchwalenie, ze względu na to, że uporządkuje dużo większą liczbę problemów, które są na terenie dzielnicy. A poprawki, które no niestety nie zostały uwzględnione, wszystkie, które dzielnica tutaj proponowała, no niestety, no nie wszystko się uda zrealizować. Jest to tak zwana sztuka kompromisu, żebyśmy wychodzili do siebie, czyli każdy od siebie coś da. I wydaje mi się, że w tym temacie kompromis został osiągnięty i Rada Dzielnicy z tego miejsca, chciałem powiedzieć, zajmowała się planem przynajmniej dwukrotnie.
i ten plan był omawiany na spotkaniach czy posiedzeniach Rady Dzielnicy. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos jeszcze w tej sprawie? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 26 ustęp 3 statutu miasta, ustęp 6 statutu miasta Krakowa określa termin wprowadzenia autopoprawek na 19 marzec 2013 roku, godzina 15. Ostateczny termin